Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, partia polskiego arcymistrza z mistrzem świata w szachach, e, czyli Radosław Wojtaszek kontra Magnus Carlsen. W turnieju Tata Steel w Holandii. No, myślę, że partia ciekawa przede wszystkim z tego względu, że rzadko kiedy Polak ma szansę zagrać z Mistrzem Świata w partii klasycznej. No i może od razu przejdźmy do rzeczy. Tutaj rankingi panów są niezwykle zróżnicowane, gdyż Radek, mimo wysokiego rankingu 2705, no to jednak 2862 Mistrza Świata robi ogromne wrażenie. Moi drodzy, Radek rozpoczął ruchem The 4, Mistrz świata odpowiedział d5, C4 no Radek gra gambit hetmański. W większości przypadków, więc nic dziwnego, że zastosował ten debiut e6 ze strony mistrza Świata, skoczek na F3. No, i moi drodzy, tutaj czarne mają dużo opcji, oczywiście do wyboru. Mogą grać tradycyjnie gambit hetmański, grając na przykład skoczek F6 z planem goniec E7, ze zrobieniem roszady. To jest naturalna rzecz, tak robi większość osób, które gra gambit hetmański. Oczywiście i można wybić pionka na C4, i można zagrać C5 taki system Tarasza. No, można wiele rzeczy zrobić, na przykład zagrać F5 również z opcją kamiennej ściany. Tutaj C6. Zagrywa Mistrz Świata, co też daje możliwość zagrania później na przykład kamiennej ściany, co się zdarzało w partiach Karlsena. Myślę, że Radek był przygotowany na to, no ale w tym wypadku, no raczej to jest mało prawdopodobne. E3 ze strony Radosława. No i właśnie tutaj, moi drodzy, właśnie ten ruch E3 może się wydawać na pozór dziwny, gdyż zamykamy gońca czarnopolowego, ale. Tak się w ten sposób też grywa, gdyż po prostu ten goniec może przejść przez B2 w przyszłości, a goniec z F1 od razu broni pionka na C4. Bo widzimy, że tutaj jakby pionek wybił, a nie byłoby tego ruchu E3 jeszcze zagranego, tylko pionek stałby na E2, no to czarne miałoby możliwość podparcia tego pionka szybko B5. Czasem tak czarnemu się udaje tego pionka właśnie tutaj wybić i go utrzymać. Skoczek F6 ze strony Mistrza Świata, skoczek na C3. Skoczek z BND7 to jest y, tradycyjne. Normalne, uniwersalne powiedzmy ustawienie skoczka z B8 na D7 właśnie w tych strukturach słowiańskich. Tutaj, właśnie, moi drodzy, mamy obronę słowiańską, półsłowiańską, nawet tak dokładnie mówiąc. Hetman zagrywa na C2 w tym momencie, no i koniec D6. Standardowa pozycja, standardowe zagrania tutaj z obydwu stron, czysta teoria. Tutaj narzuca mi się, oczywiście tutaj w tym momencie Radosław zagrał goniec na D3, ale Rzuca mi się takie bardzo fajne posunięcie, które ja czasem stosowałem. Przyznam się, że nieco szalenie i wariacko, chociaż znałem troszeczkę wariantów. Nie jest tak, że do końca nic nie wiedziałem, ale tutaj taki ciekawy ruch, moi drodzy, G4. Warto sobie taki ruch rozpatrzeć. Ja tego tutaj nie będę pokazywał, tylko że jest taki ruch możliwy. Chodzi o to głównie, żeby skoczkiem wybić, żeby sprowokować czarny do wybicia na G4, zagrać wieża G1 i mieć tam aktywność na Linii G, tam są różne ciekawe warianty. Nawet grałem taką partię z jedną z arcymistrzyń na kanale. Można zapewne poszukać, moi drodzy. Przejdźmy do rzeczy. Tutaj Janek, przepraszam Janek, Jan Krzysztof Duda pozdrawiamy również. Ale często Janek'a partii analizowałem to i mi się narzuciło. Radek, Wojtaszek zagrał gońcem na D3. Roszada ze strony czarnych, Roszada ze strony białych. No i teraz pionek to po prostu wybił. Na C4 oczywiście dużo jest jak najbardziej w tym momencie możliwości dla czarnych. Czarne mogą i zagrać wieżą na E8. Próbować opcji zagrania E5. No, można zagrać i H6 takie profilaktyczne. Przypuszczam, że i można wybić po prostu tutaj, co się właśnie dzieje. Przepraszam, ale można też zagrać i A6 i B6. Goniec B7. Mistrz świata wybił na C4. Goniec wybił. No i teraz jest ciekawa sprawa, gdyż zostało zagrane Hetman E7. E, taki, no można powiedzieć, rzadszy ruch, ale też normalny, według mnie e, już spotykany, coraz częściej. E, chodzi głównie o to, że zamiast Hetman E7 możemy zastosować B5 z odpędzeniem gońca i próbować zagrać A6I. C5 od razu, żeby tutaj walczyć o centrum otworzyć gońca na B7, żeby po diagonali A8 H1 sobie nieźle tutaj grał, był aktywny po prostu, no można też zagrać A6 B5, można też i C5 w tym momencie zagrać prawdopodobnie, no dużo jest możliwości, ja tutaj specjalistą ze strony czarnych nie jestem, wolałbym zdecydowanie grać białym kolorkiem te pozycje gdyż no są mi bliższe po prostu, no ale dobra Poszło Hetman na E7, moi drodzy. Ruch A3. No, tak można powiedzieć: no po co taki ruch grać? Gdyż to jest taki bandowym piątkiem, sobie gramy. Ale to jest też ważna sprawa, bo tutaj często dochodzimy do B4 z tempem. Bo czarne albo będą próbowały grać E5, albo C5. Jeżeli będzie C5, to to fenuć możemy po prostu wybić białymi, zagrać B4 i ustawić gońca na B2 z tempem. To jest myślę, że dosyć istotne. Ze strony Mistrza Świata zostało zagrane A6. Jest to jedna z kontynuacji, jak najbardziej. No moi drodzy, ja tutaj bym się zagłębił troszeczkę, co by było po takim standardowym zagraniu E5. Po tym ruchu jest dużo możliwości. Oczywiście, wybicie tutaj raczej nie wchodzi w grę, gdyż skoczek wybija na E5. No i po prostu czarne są bardzo fajnie rozwinięte. W niektórych wariantach też oczywiście tego pymka wybić można. To nie jest tak, że. Ja powiedziałem, że nie można, to nie można, ale myślę, że lepszą kontynuacją tutaj dla białych byłoby zagranie ruchu H3. Ten ruch H3 wygląda dosyć fajnie, gdyż goniec tutaj spoglądał na H2, a jak uda nam się zagrać E4 i ten skoczek by odszedł, no to ten goniec czasem na H2 może się poświęcić. A potem wskakuje skoczek na G4, wlatuje Hetman na H4 i tam grożą maty. To tak jest ta, ta standardowa taka pułapka, powiedzmy, ale ruch H3 jest takim ruchem bardzo pożytecznym. Widzimy, że nie wpuszcza również żadnej figury na G4 w tym momencie. I na przykład po ruchu E4, który się nieco narzuca, no bo w zasadzie jak tutaj. E, czarne wybiją na d4, skoczkiem odbijamy i mamy fajny ruch, skoczek f5 możemy też oczywiście spróbować wybić pionkiem, co też jest raczej e, ciekawe gdyż otwiera gońca bardzo aktywnie i potem bierze na e1 z atakiem na hetmana, więc przypuszczam, że tu czarne by się zdecydowały na e4, jeżeli tak e, by grał mistrz świata no i tutaj po na przykład zagraniu skoczek g5 moi drodzy Zauważmy, że atakujemy 3 razy pionka E4, a 2 razy go tylko bronimy. I teraz tak, nie można zagrać wieżą na E8, bo na F7 jest tutaj wielka groźba. No więc trzeba sobie poradzić z czarnymi z tym jakoś inaczej. I czarne sobie radzą w następujący sposób. Skoczek B6 z atakiem na gońca. Ten goniec na przykład zagrywa na b3, żeby trzymać jednak tę diagonalę z a2 na g8. Ta diagonala jest dosyć istotna w tej... W, oj, tutaj skręcił goniec. W tej redakcji jest bardzo ważna e, dla białych, gdyż e, no, przede wszystkim pilnujemy pionka f7, nie pozwalamy wieży zagrać na e8. No i po ewentualnych zagraniach skoczek d5, tutaj zawsze te figury mają e, rację bytu i można, mogą próbować zbijać na d5 poniekąd. Teraz na przykład... E, Czarne zagrałyby na przykład goniec F5, i tutaj F3 jest bardzo fajnym ruchem, gdyż po wybiciu wybijamy gońca, zdobywamy figurę. Ale jest zagranie na przykład skoczek D5. No tutaj się w centrum bardzo, bardzo komplikuje. To taki scenariusz prawdopodobny, moi drodzy. No i teraz skoczek. Najlepszym zagraniem jest wybicie skoczek, skoczek na 4 z G5. Właśnie bo skoczek G5 już wykonał swoją pracę, i teraz grzecznie może wrócić tutaj do centrum ze zdobyciem piona. I na przykład, jakby tutaj. Hmm, Czarne zbiły na C3. No to e, tutaj możemy odbić na F6 z szachem. Hetman bije F6 i Hetman C3 i z pionkiem więcej. Myślę, że białe tu są bardzo zadowolone. Należy też cofnąć tutaj posunięcia e, i zobaczyć, co by było na przykład po wybiciu na E4. Po tym ruchu e, bardzo ciekawe jest zagranie e, na przykład pionek bije na E4, skoczek bije na, E4, na C3 i tutaj wybijamy na F5, ale skakuje skoczek E4. No i podsumowując tę pozycję, białe mają pionka więcej, ale jednak aktywność tutaj tej figury jest dosyć mocna. Więc no to znaczy, białe nie powinny się niczym raczej przejmować. Bo zawsze zdążymy zagrać powiedzmy wieża F3, tak żeby wzmocnić troszeczkę skrzydło i nam może goniec D2, może goniec E1, może od razu to wykonać. Jednak ten pion więcej to jest dużo, ale też inną wersję tutaj można zagrać białymi. I czarnymi. Moi drodzy, po tym posunięciu, na przykład bicie na E4, i tutaj skoczek mógłby wybić na E4, powiedzmy, wieża na E8, i teraz gramy G4 z wymuszeniem tutaj wybicia. No i na przykład, no oczywiście koniec może odejść i cały czas trzymać tego skoczka, ale na przykład po redukcji figury, tutaj wybijamy wszystko do końca i koniec na C2. Wieża raczej musi odejść, tak ustawiamy ją na E7, bo zawsze na E8 może sobie wieża zagrać wstępem. I po E4 skoczek B6. Ja myślę, że z tej pozycji białe powinny być zadowolone. Mimo wszystko centrum, dwa gońce, ale e, tak naprawdę czarne też nie ma żadnych problemów. No moi drodzy, e, tego typu tutaj akcje w centrum w zasadzie e, wychodzą na, na równi, że tak powiem. No można sobie oczywiście głębiej analizować to tak dosyć powierzchownie. Tutaj pokazuje, co by było gdyby. No moi drodzy, tutaj po ruchu w partii A3 właśnie Carlsen zagrał A6. No i Wojtaszek gra H3. Zauważcie, ten ruch się pojawia. Pojawia się ten ruch. No i tutaj od razu, od razu nastąpiło B5, goniec E2. Chociaż myślę, że jednak gońcem tutaj warto było na przykład zagrać na A2. Też wygląda dosyć sensownie. E, lub na D3. No, dużo jest opcji. Tu już myślę, że taka trochę wyższa szkoła jazdy. W każdym razie pamiętajmy, że jak nam atakują figurę, no to lepiej e, uciec. E, I na E8 ze strony Mistrza Świata. Moi drodzy, tutaj jakby Karlsen zagrał C5, e, co jest ruchem narzucającym się, no to po wybiciu skoczek wybija. Pozycja jest w zasadzie równa, można tutaj grać b4, skoczek raczej musi wrócić, koniec b2. Bardzo symetryczna pozycja, no naprawdę wielce, wielce równa. No myślę, że Carlsen nie chciał remisować tej partii. No więc zagrał troszeczkę inaczej Próbował różnych idei Żeby jednak może troszkę Naszego specjalista debiutowego Radosława Wojtaszka Wybić trochę z rytmu No zagrał wieża E8 Przygotowuje ten ruch Przede wszystkim tutaj zagranie pionkiem na E5 Moi drodzy Radek zagrał skoczek G5 No ciekawe zagranie No odejdź z skoczku z F6 To ja Ci tam dam mata na H7 No to oczywiście nie jest takie proste Zostało zagrane C5 Tutaj pionek wybił na C5, Skoczek wybił na C5 i moi drodzy, B4. Taki ruch: no trzeba, trzeba, trzeba białymi grać mimo wszystko, gdyż goniec na B2 chce zagrać i być aktywną figurą. Skoczek zagrał na D7. Moi drodzy, tak jak patrzę na tę pozycję, no tak, wydaje się, że to jest troszkę, no, no wydaje się, że jest równa pozycja I, i taka jest. No i przypuszczam, że nasz arcymistrz. Może miał remis w głowie, aczkolwiek niekoniecznie, bo wiecie, no, to, że Carlsen jest najlepszym szachistą na świecie i geniuszem, to nie znaczy, że nie chcemy z nim wygrywać i że minimum, co możemy uzyskać, to jest remis, absolutnie nie, ale pozycja na to wskazuje, że tutaj bardzo ciężko coś zagrać z białymi, żeby oszukać. Ale jednak tutaj Radek próbuje, moi drodzy. Skoczek na E4. Bardzo ciekawe zagranie. I teraz tak, tutaj zostało wybite. I zauważmy, że. No teraz są dwie opcje, albo skoczek bije na 4, albo Hetman. No właśnie, Radek wybił skoczkiem, ale pewnie zastanawiamy się, co by było po wybiciu Hetmanem. Zauważmy, że mamy opcję na H7 z matem w następnych dwóch posunięciach. 1, 2. Albo wybijamy po prostu wieżę na A8, czyli zdobywamy materiał. Niestety e, tutaj się to nie wydarzy, gdyż czarne mają odpowiedź bardzo silną. Po prostu wybijają skoczka. A jeżeli wybijemy wieżę na a8, no to jest hetman e5, zauważmy, zauważmy, ta sama sztuczka, tylko z drugiej strony. Możemy próbować wybić wieżę, dać mata na h7. No, wyglądało to by, myślę, że e, fajnie dla czarnych. No czarne to mają oczywiście wygraną w kieszeni, w tym momencie miałyby. E, oczywiście możemy też próbować grać f4 z tempem, a, z atakiem na hetmana, ale hetman odchodzi na f6 z atakiem na wieżę, więc jeżeli białe zbiją na a8, to my zbijemy na a 1 i figura więcej po stronie czarnych daje na pewno zwycięstwo. No moi drodzy, tutaj Radek wybił po prostu skoczkiem na 4, goniec zagrał na e5, goniec b2. Widzimy szybką redukcję figur, goniec b7. I goniec zagrał na D3, chociaż ja nie jestem zwolennikiem takich ruchów, żeby bronić tutaj skoczka w ten sposób. Chociaż odejście skoczka z centrum też mogłoby się wiązać, powiedzmy, z jakimiś tam nieprzyjemnościami. Jednak skoczek może e, chodzi o to, żeby podeprzeć skoczka, żeby on miał opcję na zagranie na C5 w pewnym momencie. Ale pamiętajmy, że zawsze czarne mogą go wymienić. E, no moi drodzy, tutaj pozycja jest po prostu równa: wieża A na C8, wieża z F na C1 goniec, no zauważmy, wybił tutaj na E4 i goniec wybił, tak, bym tak stwierdził moi drodzy, że minimalnie lepiej mogą mieć białe, chociaż silnik wskazuje 0-0 ale, czyli remis, aczkolwiek no, jak się przyjrzymy końcówce, jakby się udało białemu gońcowi atakować te piony, a jest to możliwe teoretycznie no to tak bym stwierdził, że tutaj białe mają szansę, chociaż goniec no niby jest osamotniony, nie ma drugiej lekkiej figury która by mogła może mu koordynować tę akcję na szachownicy, aczkolwiek. No remis tutaj jest raczej y, znaczy remisowa pozycja jest tutaj raczej y, lepiej stwierdzona no skoczek zagrał na B6 tutaj oczywiście nie ma tak, nie ma tak łatwo y, jeżeli chodzi o atak o te piony, a przede wszystkim widzimy, że skoczek na, nabrał tutaj też y, troszeczkę wiatru w żagle i ma opcję na dobre y, pola, szczególnie na C4 dlatego też koniec wraca na D3 broni tego punktu, no taki oczywiście jeden y, szach z na hetman jak to y, czasem powtarzam nic nie grozi, ten skoczek na bandzie będzie musiał po prostu wrócić. G6 ze strony Mistrza Świata. Tutaj Radek wymienił po prostu wieże i zauważmy, że tak gra w zasadzie pokojowo, aczkolwiek no jednak powtarzam, że przy Hetmanówce tutaj jakaś szansa może dla białych by się pojawiła, chociaż no wiecie, z Magnusem Carlsenem grać końcówki jest niezwykle trudno. Wieża C7, bardzo ładne posunięcie, nie oddające wolnej linii, bo jakby tutaj czarne wybiły na C1, Hetman wybija na C1, no to wolna linia po stronie Białych i jakieś fajne korzyści się pojawiają. Tutaj Magnus Carsten sobie na to nie pozwala. G3 ruch oczywiście profilaktyczno wyczekujący. No, wieża wybiła w tym momencie. Hetman wybił. Może chodziło o ten ruch G3, że to jest małe osłabienie tutaj króla. Zobaczymy za chwilę. No i Hetman D6. Zauważmy, no, niby jest wolna linia. Ok, o czym przed chwilą wspominałem, ale okazuje się, że nie ma takich pól, gdzie tam Hetman może ruszyć. Oczywiście na C5 może ruszyć, ale to chyba nie jest dobry ruch. Jednak pionek samo może mieć problemy, może być słabością. Tutaj król może szybko zdążyć tego pionka zbić. No więc trzeba zagrać jakoś inaczej. Goniec zagrał na E2. Oczywiście tutaj groziło też bicie na D3, więc to Hetman C5 przy okazji było niemożliwe, ale tak teoretycznie, jakby Goniec stał tutaj, no to Hetman na C5 teraz na przykład, no to też chyba raczej... To się nie kalkuluje. Skoczek zagrał na c4, no i ten ruch chyba pokazuje ewidentnie, że tutaj panowie myślą o remisie. Hmm, tutaj Radek wybił po prostu, Hetman zagrał na c6 e, i Hetman na c3. No na pewno oddamy tę figurę, no, w, tym, w tym momencie też się to dzieje. I król zagrywa na f1. No taki ruch, zobaczcie, król wpuszcza Hetmana na h1, to też się dzieje. I król zagrywa na E2. Wprawdzie, jakby tutaj czarne wybiły pionka na H3, to bicie Hetmanem i jednak białe miałyby szanse duże na zwycięstwo. Ale tutaj Hetman B1 czujnie. Moi drodzy, ten pionek no, jest do wzięcia i tak się też dzieje. Hetman B2, król F3. Hetman zbił na A3, pionka, i zostało B5 zagrane. Panowie zgodzili się w tym momencie na remis, no bo jest remis tutaj oczywiście. Jakbyśmy wybili, Hetman wybija. Totalny remis na szachownicę. Myślę, że duży sukces mimo wszystko Radosława Wojtaszka, który zremisował partię z Magnusem Carlsenem przy troszeczkę słabszej jednak dyspozycji w tym turnieju. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że jakieś tam niuansiki dla Was zostały. Pozdrawiam. Cześć.